Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Wild West Dynasty i o dziwo nic nie zniknęło. Mimo tego, że zostały wprowadzone 3 nowe aktualizacje, przynajmniej od czasu, kiedy ostatni raz nagrywałem, to... No, lewitujące patyki nadal tutaj są. Tu akurat idziemy w klasykę, tu akurat nic się kurczę nie zmieniło, ale generalnie budynki stoją, także jest okej. Podobno naprawili takie błędy, jak na przykład te srebrne, różowe włosy i kilka innych rzeczy zostało naprawionych. Różowobrody już nie jest różowobrodym, ale ten nadal jest rudy. Co to, króliczek? No proszę, czy mogę go dziabnąć siekiero? Tak. Niezbyt. Okej, rozumiem, kumam. A nożem? No tak średnio, kurczę, bym powiedział. O, tutaj. O, dziabłem go. I mięsko i skóra. Dobra, sprawdźmy, czy coś zostało fajnego dodanego. Bo być może trzeba będzie w ogóle od nowa zacząć grać. Tak mi ktoś też to napisał ładnie. Że może być nawet wymuszone na nas to, żebyśmy zaczęli grać od nowa, gdyż nie chcę... Nie będzie nam chciało questa zaliczyć jakiegoś. Ale z tego co widzę, to kurczę w końcu pokazuje. Pokazuje nam na mapie w końcu, gdzie się znajduje ten quest. No i tutaj już jest kurczę okej. Tutaj. Proszę mnie nie przez. Weź się. Pokazuje nam, gdzie mamy questa, także jest okej. Przynajmniej pod tym względem. Pokaż mi proszę. Czy mamy jakieś nowe umiejki? Niby tak, ale również nie. Czekaj, tu mamy coś. Możemy to kupić. Can't buy. A tego już nie możemy kupić. A dlaczego nie możemy kupić? No mam. Mam wykupiony ten skin, ten perk. Przepraszam, ten skin. No i dalej się kurczę nie da. No dobra, nie ma sensu. W każdym razie. Mamy godzinę 7:07. Moje pytanie brzmi, czy bawimy się w budowanie, czy może idziemy robić quest? Wydaje mi się, że zrobimy quest, a może nie, czekaj. Nie, pójdziemy w tym, co mówiłem ostatnio, czyli właśnie, że pójdziemy sobie w kierunku budowania, a przynajmniej postawienia kilku jakichś tam podstawowych budynków. Nóż z kamienia. To nie chcę. Kilku podstawowych budynków. Które mogą nam się ewentualnie przydać. Kup, proszę ja ciebie, wszystkie, które tutaj są. Patyczki oraz kamyczki i może deski jeszcze, jeżeli masz. Nie masz desek. Szkoda. Tutaj chłopcie trochę. Okej, nie mam pytań. W każdym razie też ciekawie mówiliście, że jeżeli chodzi o te pola i zbieranie z nich... zbieranie z nich plonów. No kurczę, macie rację. No to nie ma co się oszukiwać. To jest okropne wręcz. To co się tam dzieje. No bo kurczę. Jeżeli my wystarczy, że damy trochę wody i odrobinkę tak na dobrą sprawę tego. Odrobinkę wody i rzucimy nasionko i już po chwili praktycznie mamy nielimitowane nasiona i owoce z tego. No to kurde no. O czym my tu będziemy rozmawiać w ogóle? Ta muzyka jakaś taka... agresywna się odpaliła, nie? Czekaj, a gdzie byśmy mogli się wybudować? Tu? W sumie całkiem ciekawa przestrzeń. I myślę, że tutaj byśmy mogli się wybudować. Pytanie brzmi, czy możemy niszczyć już budynki? Bo to jest bardzo istotny element. I żeby się o tym przekonać, zetniemy sobie drzewko. Kolejny level. Mogę? Dziękuję. Dobra.
Przejdziemy się tam oczywiście do tartaku po kłody, bo tu nie ma co się oszukiwać. Chciałbym po prostu postawić coś i zobaczyć, czy będzie się dało tutaj budować w tej okolicy. Dobra, buduj, proszę ja ciebie, to nie tak. To też nie tak. Potrzebujemy młotek do tego, tak? Młotek stolarski, czwóreczka. Do czego jest młotek stolarski, jeżeli ja nie mogę nim niczego zbudować? Bez sensu troszeczkę, no ale okej. Dobra, miasto. Z czego byśmy mogli zacząć? Produkcja to może nie, ale na pewno byśmy mogli wybudować... Studnia. Sheed. Pantry to nie, to mnie nie interesuje w tej chwili, czekaj. Floor to też nie za bardzo, bo to dom, chociaż w sumie. Dobra, postawmy sobie domek. Nie można tu budować. Dlaczego tu nie można budować? Aha, tu już mogę, tak? Czyli tam było coś, jakiś surowiec może tam leżeć. No dobra, no to jak może tam leżeć jakiś surowiec? Okej. Jestem bardzo ciekaw, czy faktycznie będzie można tutaj posadzić jakieś kwiaty. Cyk, cyk, cyk. Trzy okienka, proszę bardzo. Tutaj nie będzie okien. A za to tutaj. Niech będzie tak, niech będzie tak. Niech będzie tak. Dobra, jest. Podoba mi się sposób, w jaki buduje się tutaj domy. Cyk, młotkiem raz. Ściana postawiona. Dobra. Daj mi proszę ciebie tę siekierę. Nie, tych siekier to trzeba będzie kupić więcej niż jedną. Jak będziemy robili tam questy, to trzeba będzie się przejść i kupić. To są świetne. Zwłaszcza, że już się kurczę kończy niestety. Niby jest jeszcze jedna. No i była jeszcze jedna, czekaj. Żelazna siekiera. Trójeczkę, proszę ja ciebie. Chciałbym jakiegoś perka, który by mi pozwolił na lepsze wykorzystywanie. Gdzie ja mam? Dlaczego nie mam? Aha, młotek mi się skończył w ogóle. Tools. Młotek. Daj mi to pod piątkę, dziękuję. No nie gadaj. No nie, jednej tej mi zabrakło. Myślałem, że nie ma drzwi. Zabrakło mi jednej kłody, żartujesz. Ale że żuncja. No to dobra, no nie ma co tutaj się rozdrabniać. Idziemy po kłody do tartaku. Chłopaki na pewno coś tam mają. Dzień dobry. Dzień do... O, nawet się odnowiły, proszę bardzo. Ach, overloaded. Czekaj, wyrzuć. Gdzie my to mamy? Kamienna siekiera to mi niepotrzebne. Nóż z kamienia w ogóle, po co mi ten kaktus? Ile kilogramów jesteśmy przeciążeni? 4,5 właściwie. No to wyrzućmy 5. Dziękuję. Jeszcze tu wrócę, także... No. Nie gaście światła. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj się rozbudowywać. Czy może nie lepiej byłoby gdzieś tam, ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Chciałbym zrobić tak miasto, żeby było ono i po tej stronie, w tamtym kierunku rozwinięte, i po tej. Przynajmniej odrobinkę.
Cyk. Dobra. Postawmy teraz tak. To stawmy kowala. Chyba że właśnie kurczę takie budynki dla pracowników, rzemieślników, to z tej strony gdzieś. Jeżeli się kurczę uda oczywiście. Bo to póki co to tu średnio to widzę. Chyba że tak właśnie. Budować to będziemy właśnie na zasadzie domek, rzemieślnik. No ty dziadu daj się gdzieś postawić, no. Weź. No okropne, no. A dlaczego nie mogę tutaj wybudować tego niby? Czy tutaj to akurat wiem, ale... Aha, nie znikło. No dobra. Spróbujmy to postawić w takim razie gdzieś tu. Tyłem do wszystkiego. A dlaczego? No bo tak. Tu gdzieś coś. Halo? No nie. Dobra, to spróbujmy faktycznie tu. Nie możesz tego... No, no i super. Weź wybuduj jeszcze jeden młotek od razu, nie będę się tak schylał co chwilę. Okej. Nie. 5. A to pod czwórkę. Od razu będą dwa młotki i będzie z bani. Dobra. No to jeszcze byśmy mogli wybudować tak. Produkcja. Stone mine nie możemy, tego nie możemy, tego nie możemy. Moglibyśmy stodołę ewentualnie. General store, sheriff, workshop. Dawaj workshop. No only in city, I know. A, rozumiem, czekaj. Jak to się... Czekaj, cancel. Jak się nazywał ten budynek, który my musimy postawić, żeby w ogóle można było... cokolwiek zrobić, czekaj. Well... Warehouse. No właśnie, warehouse. Zbyt duża różnica wysokości terenów. Aha, za blisko Andere ten. To nie za fajnie, dobra. To czekaj, to możemy niszczyć w takim razie, czy nie w końcu? Czekaj, zaraz to sprawdzimy. Daj mi chociażby to. Ej, wskoczyło mi tu na chwilę na zielono. Co? Co za bzdura. I dalej nie mogę niszczyć. Czekaj, to zróbmy to tak jeszcze raz. Spróbujmy chociaż. No ja wiem, że jest za duża różnica terenów, ale ja chcę zniszczyć, a nie budować. Czekaj, a może coś innego? No nie, czekaj, to nie. Tyle to nie. Jak się niszczy budynki? No nie gadaj, że się dalej nie da. Dobra, poddaję się z tym. Zrobimy to kiedy indziej. Nie podoba mi się takie coś. Nic a nic mi się to nie podobało.
Dlatego też zrobimy tak. Gdzie to jest? Cyk, użyj. To wygląda na to, że się nie przyda. Ten namiot jeden też nie za bardzo. Stone Axe też się nie przyda, proszę ja ciebie. Pickaxe'a jeszcze nie możemy używać nawet. Stone Knife to też nie za bardzo. Move, patyki też, sticky też. Aha, bo ja pojedynczo przesuwam zaraz wszystkie naraz. Okej. Dwa kamyczki, proszę ja ciebie. I 39 logów. I w tym momencie, żeby nie przedłużać, mapa 11. Zrobimy to starym sposobem. Unstack. I powiedz mi, czy my tędy przejdziemy aż tam. Kurde, tędy nie przejdziemy. Tu, tędy. I tu chyba jakoś się szło, nie? Dobra, bo musimy stąd wyjść. To na pewno. O, cztery deski. O proszę, jakieś redstone'y, jakieś puszki, fasolki, weź pewnie. Daj mi broń. Rewolwer. Jako że komboje, no to rewolwer by się przydał. Nie wiem, czy to jest wina tego, że my nie Patrz ile królików, ty. Weź się. Kurde, jedzenie za darmo. Nawet się nie musiałem jakoś szczególnie, kurczę, tutaj męczyć, żeby je zdobyć. Dziękować. Idźmy tak jak mówię, czyli do tego questa głównego. Mogę? Co to znajdziemy? Kawę. Trzy kawy nawet, wow. Wyborny gin. Fantastyczny. To chcemy. Jak wyborny, to chcemy. A poza tym, jak za darmo, to uczciwie. Nie sta. Daj to, daj to, daj to. Nie wiem, takie dziwne ściny łapie czasami, jakby chciał biec, ale nie może. Też mam nadzieję, że oni to zaktualizują. No ale generalnie tak, no jak mówię, a raczej wbudowanie. O kurde, ile rzeczy, patrzcie to. Weź wszystko. Dziękuję. Wszystko weź. Cash? Trzy sztuki monet, okej. Czyli to jest coś nowego, bo tego nie było nigdy. Przynajmniej do tej pory w beczkach tego nie było. Ło! To tu będzie można przychodzić po jedzonko. Okej. Dobra. Wygląda na to, że to wsio. Weże to przywołaj. Dziękować, dawaj na dół. Szkoda, że nie ma jakiejś jeszcze szybkiej podróży. W kierunku tutaj. Znaczy, kiepsko to powiedziałem, ale wiecie, o co mi chodzi. Czekaj, jak przejść teraz tu. No, tak kurde z grubsza plan jest. Podejrzewam, że gorzej to będzie z wykonaniem tego planu. Tędy. Nie wiem, czy nie będzie lepiej iść tu górą.
Aż normalnie jestem w szoku, że w ogóle to pokazuje, gdzie mamy iść. Bo przypominam, był z tym całkiem duży problem, kurczę. Bo nie chciało pokazywać, gdzie. Dobra, weź to. Jak dają, to biorę. W którym kierunku teraz? Tam? Tam. ...400 metrów w tamtą stronę. Wątpię, żeby tu było coś ciekawego do znalezienia. Chociaż ta skrzynka wygląda kusząco i mamy piwko. No i spoko. ...400 metrów tam. Czy nie będzie lepiej, jeżeli przejdę sobie tędy tu? Dziękuję. Trochę po górkach poskakał. O kurde. No i można? Można. Prawie że bez szwanku. ...200 metrów tam. Dobra jest. Ogólnie odnoszę wrażenie, że my już żeśmy tu byli. Mimo wszystko. I kurde, nie zaliczało nam tego. O, fajne, lewitujące krzaki. Nice. Podoba się to dla mnie. Gra jest tak przeuroczo popsuta. O, masz jakiś redstone lewitujący. O, kolejne dwa, trzy nawet. Cyk, 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 cyk. Już zaczynam rozumieć, dlaczego to jest najgorzej oceniana gra na Steamie. Tu mieliśmy przejść? No co ty gadasz? No nie. Ty no weź się nie... To on nam dawał tego questa. O Jezu. Aha, wykonaj jakiegoś questa pobocznego, żartujesz. Dlaczego nie prowadzisz mnie do miejsca, w które powinienem iść? O co się chodzi, człowieku? Czy mogę ci ukraść rzeczy? Oczywiście, że mogę ci ukraść rzeczy. Dziękuję. Mogę cię dźgnąć? Nie. No kurde no! Dobra, znajdźmy ten sklep O'Briana jakiegoś tam coś tam. Czekaj, napijmy się wody może. Aha, ta nie działa, okej. Kumam. Aha, naprawili różowo-brodych, no na pewno. Chociaż nie, naprawili, bo on jest rudy po prostu. Hech, śmiesznie. O, ty też jesteś rudy, okej. Nie podoba mi się to nic, a nic. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie to jest. Naprawdę. Choćbym chciał, nie mam pojęcia, gdzie ja mam iść. Tu jest dom Rogera, to mnie nie interesuje. No to co, tutaj gdzieś? Dolly Moly House. Tu niczego nie było, z tego co pamiętam. Po co mi to pokazuje? Że co, że mam szukać w tej okolicy, czy co? Bo już nie wiem, czekaj, unstuck.
No i że co, że w tej okolicy ma być jakiś workshop, czy o co chodzi? Poczekaj. Aha, przełączam questy teraz. To fajnie. O rany, czekaj. General Store. Byłem w tym miejscu. Nic ciekawego nie mają do zaoferowania. Nawet tu byłem, też nic nie było. Ja mam iść do jakiegoś workshopu O'Briana. Ja nie mam pojęcia, gdzie jest workshop O'Briana. Skąd ja mam to wiedzieć w ogóle? To jakieś jeszcze jedno miasto jest, czy co? Halo. Proszę mnie natychmiast powiedzieć, o co tu kurczę chodzi. No i? Przybyłem i nic nie znalazłem. Nie, naprawdę może tu chodzi o to, że tu trzeba zwiedzać i dopiero jak się znajdzie, to wtedy się to aktualizuje jakoś czy coś. A przelezę tędy? No tutaj tak. A tam? Heh. Niewidzialna ściana mnie tam nie puści, mimo że już tam byłem, bez sensu. No ludu złoty, chciałem pobudować, to nie ma sensu, jak się nie da niszczyć. O kurde, pierwszy raz życie straciłem skacząc. Nie licząc tego jednego razu, kiedy się wykoprytłem na tyle, że straciłem całe życie. Okej, okay, tu jest jakaś górka i też mi to nic nie daje. No ludzie, no! Gdzie jest ten O'Brien Workshop? Gdzie ja w ogóle jestem? No tutaj. Nie rozumiem. Tu są jakieś zakładki, które nic totalnie nie zmieniają w moim życiu. Pierwszy rok mojej dynastii. Jakiej dynastii, człowieku? Tu jest jakieś przejście ogólnie, które prawdopodobnie będzie do otwarcia. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Przejdźmy się tam. Znajdź workshop O'Briana. No to na bank nie może być w głównym mieście, no bo przecież to by było z kolei zbyt proste. Chyba, że ta gra jest prosta, a ja ją niepotrzebnie komplikuję. Jest też taka szansa. Te skały nie wyglądały jakoś przekonująco. O co chodzi z tymi kamykami? Że tak leżą. Dał mi jakiegoś durnego questa. Znajdź workshop.
Pewnie. Cóż może być trudniejszego, nie? No ale dobra, no to tutaj mamy tą Hermita farmę, tu mamy jakieś miasto, tu mamy to chyba to nasze miasteczko. Tu mamy drugie nasze miasteczko. No to nie trzeba by było iść tam? Albo tam? Nie no, to chyba nie jest aż tak rozwinięte. Jako, że to wszystko się znajduje tu, podejrzewam, że to tutaj gdzieś musi być, ale kurde, gdzie? Dobra, idę w tamtym kierunku. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Znaczy, no na pewno znajdziemy... ...te miasteczko jedno. Które dało nam notabene jednego kościka, czy dwa. No bo co, to miejsce? W życiu. Czekaj, mam młotek? Mam młotek. Dalej nie mogę budować. Okej. Coś tu muszę podnieść, coś znaleźć, może? Alkohol. Niesamowite, że kurczę, łatwiej tu znaleźć alkohol niż wodę. No i dobra. Jesteśmy teraz na rozdrożu. W lewo mamy dróżkę. Idźmy sobie tą dróżką. I gdzie tą dróżką dojdziemy? No na pewno tutaj jest ta nasza farma, czy tam naszych rodziców. Tutaj coś tam się zawaliło. Ty, można to rozwalić. Okej. Ciekawe. O, dziki chodzą. Fajno, fajno, ale co mi kurczę po tym? Jak ja do tej pory nie wiem, co ja tu mam robić. Nic ciekawego tu nie masz, to nie. Chociaż ten sznurek mogę wziąć ewentualnie. Lo. Tam widzę skrzynkę, się dostać nie mogę. Daj mi sznurek. Tu nic nie mam. O, dzik. Ciekawe, czy jest agresywny, znaczy inaczej, czy nie jest agresywny dlatego, że coś się popsuło, czy po prostu on nie jest agresywny. Pokazuje mi znowu te 800 metrów tam. Ale te 800 metrów tam to jest cały czas to. Znowu tu jesteś? Czy ja już ci raz nie pomagałem? Halo? Weź się napij. Dobra, może... No to jest w sumie jedyne miasto, więc podejrzewam, że to tutaj musi być gdzieś. Ten cały workshop, ty. Bo chłopka kiedyś tu nie było. To nie jesteś ty przypadkiem na tym zdjęciu? No nie. Z tobą nie pogadam. Z tobą nie pogadam. Z tobą mogę porozmawiać. Jedyny kurczę spoko gościu, nie? Można z nim pogadać. Nóż myśliwski to ja już posiadam. To ci mogę sprzedać.
Motykę też ci sprzedam za 4 centy, bo dlaczego nie? Ty jesteś ile rzecz. Masz coś fajnego nowego? Nabój do Colta. Jedzenie droższe niż pociski, no to nieźle. No dobra, no to... Workshop. Blacksmith to nie. Ciężki kilof. Nie. Halo? Jest! Naboje do strzelby, fantastycznie. Czemu nie mogę ich podnieść? O nie! Te pociski nie działają. I ta szafa też nie. Ale bez sensu. Mogę kupić żelazo. Patyki, kamienie. Sznurek, meble. No to wiem. Daj mi 5 takich siekier. Dzięki wielkie. No tutaj też nie pogadamy. Jakiś lekarz. Nie wiem, czy tu chodzi o to, że mam od nowa zacząć, bo mi się quest zbugował, czy co. A, bez sensu. Dajcie znać proszę w komentarzach, co myślicie o tym, żeby zacząć od nowa, albo też po prostu zatrzymać się w tym momencie i poczekać faktycznie na jakieś takie większe aktualizacje i wtedy od nowa zacząć, czy coś, bo kurczę, no... Ewentualnie możecie mi napisać, gdzie jest ten cały workshop O'Briana, bo nie wiem, po prostu kurczę nie wiem. Albo coś mi się zepsuło i w ogóle tego questa jakby nie mam zaznaczonego, albo nie mam zielonego pojęcia, o co w tej grze chodzi. W każdym razie to byłoby na tyle, jeżeli można to tak powiedzieć i mam nadzieję, że mimo wszystko było to całkiem ciekawe. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało, a to jest nasza najbliższa przyszłość, jeżeli chodzi o ten tytuł. Trzymajcie się! I do następnego. Hej.